Polsce, podobnie jak i w innych krajach, bo tu nie jesteśmy wyjątkiem, dostarcza nam jeszcze jednej dźwigni rozwoju, pozwala nam pogłębić tak zwany rynek kapitałowy. Wszystkie rozsądne rządy chcą, żeby to był możliwie głęboki, żeby były duże obroty, żeby w związku z tym była mniejsza wrażliwość tego rynku, a kapitałów zewnętrznych, zwłaszcza krótkookresowych, który przybywa i odpływa. I reszta finansowania. Dobrze. Więc to jest uzasadnienie, które ja uważam, że jest merytorycznie właściwe. I tylko na krótko się odniosę, już zakończę, przepraszam. Jakie jest przedstawiane oficjalnie uzasadnienie dla propozycji, aby drastycznie te wpłaty BOP ograniczyć? Najpierw do poziomu 2%, potem to ma narastać. Po pierwsze chcę zauważyć, że przedstawiono precyzyjne liczby i precyzyjne liczby wymagają precyzyjnego uzasadnienia. Nie ma takiego uzasadnienia. Natomiast uzasadnienia są generalne i są trzy czy cztery wzajemnie sprzeczne, a na razie niekoniecznie harmonizujące. Po pierwsze, sama budowa tego systemu kapitałowego była fundamentalnym błędem. Pan minister finansów użył określenia rak. Bez głębszego wyjaśnienia, skąd się ten rak wziął, dlaczego to jest rak. Jeżeli to jest rak, to oznaczało, że inne kraje, które podążały podobną drogą, też odkrywają, że to jest rak. Ale nie odkryły. Po drugie, mamy tutaj twierdzenie, że ta reforma początkowo nie była taka zła, ale z różnych tam powodów trzeba ograniczać wydatki, w związku z tym nie stać nas na to. Nie przedstawiono dowodu. My, mówię w tej chwili o tej organizacji, przedstawiliśmy pakiet ruchów, które naszym zdaniem są lepszym rozwiązaniem niż cięcia i zastępującym. One mają ten zaletę, że jest większy zakres reform kryzysowych. Po trzecie, twierdzi się, że to Unia Europejska, to jest takie nowsze stwierdzenie, że Unia Europejska wymaga, żebyśmy ograniczyli deficyt z obecnych 8% czy 7,9% na koniec zeszłego roku do 3%. Jednocześnie, jak sądzę, przemilcza fakt, że ze strony Komisji Europejskiej była gotowość, myślę, że jest nadal, żeby ze względu na to, że my budujemy system kapitałowy, czyli wzmacniamy długofalową stabilność, uzyskać pewne ugody traktowane do transferu. Była w deklaracji Unii Europejskiej, że możemy dostać zamiast wymaganego 3% pułapu deficytu, możemy mieć podjęcie 4%. Czy akurat to jest różnica 1% PKB, mniej więcej tyle, ile rząd chciałby uzyskać, wciąż transferował. Nagle się pojawia tutaj taka gotowość, żeby te osiągnąć 3% w przyszłym roku. Podsumowując, mam nadzieję, że będzie dyskusja. Sprawa reformy emerytalnej dotyczy kwestii fundamentalnej. Nie mówię dlatego, jak często mówię, dlatego, że akurat byłem w rządzie, który tę reformę uchwalił. Byłem w rządzie, który uchwalił reformę na przykład powiatu. I patrzy na to z dystansu. Uważam, że ta reforma nie była specjalnie przemyślana. Na pewno porozdzielano za dużo powiatów. Więc nie o to chodzi, że emocjonalnie bronię czegoś, co rząd Tuska uchwalił. Ja staram się bronić pewnego meritum. I uważam, że ta dotychczasowa dyskusja, czy dotychczasowe twierdzenia na odnośnie przyczyn proponowanej propozycji nie wytrzymują testu racjonalnych dowodów empirycznych. I myślę, że w związku z tym, jeżeli mamy mówić o społeczeństwie obywatelskim i demokracji, nie można być zupełnie szczerym. Dziękuję bardzo i przepraszam za... Ale ja nie mam tutaj jakichś sztywnych ograniczeń na dyskusję, więc proszę. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy takiego wykładu ekonomii w kapsułce. Na pewno na sali są studenci Wydziału Ekonomii, tak to wszystko było absolutnie jasne, a dla nas innych profesjonalistów to wiele rzeczy nagle stało się trochę innych niż to dowiadujemy się z codziennej prasy. No to mamy czas na pytania, bardzo proszę. No, czekamy na pytania. Bardzo proszę. Pan profesor Skośkiewicz. Tak, żeby zacząć, ja
trochę nie mam odwagi wypowiadać się na temat OFE i ZUS-u, bo ja mam wrażenie takie, że tutaj obie strony, i krytycy, i zwolennicy jednego czy drugiego rozwiązania troszkę mnie bujają. Znaczy, niedokładnie starają się wzajemnie zrozumieć argumentację. Znaczy, strona rządowa nie bardzo przykłada się do tego, żeby zrozumieć krytykę, jaka się pojawia u pewnych ekonomistów. Z kolei dzisiaj miałem wrażenie, również to tutaj te argumenty strony rządowej są raczej sprowadzane, tak czynione śmiesznie. Więc na ten temat nie chciałbym. Ale bardzo się proszę wypowiadać i bardzo bym prosił, żeby pan konkretnie wskazał, gdzie są błędy merytoryczne mojej wypowiedzi. Bo ustawianie się na pozycji złotego środka jest jednym z kwietów, który już Schopenhauer tutaj zalecał, prawda, jak uniknąć. Tak, już, bardzo chętnie. Ale już bardzo poważnym grzechem jest wkładanie komuś w usta czegoś. Ja nie powiedziałem o błędach merytorycznych. Ja powiedziałem tylko o tym, że w takiej ocenie obie strony mnie lekko bujać. To chyba jest mocne określenie na błąd merytoryczny. Bujanie? Ja myślę, że tracimy bardzo cenny czas pana profesora i wielu osób tutaj na ten swój. Ja bym chciał zapytać się o dług publiczny. Pan profesor swoim nazwiskiem firmuje ten takie dziwne przedsięwzięcie, jak ten licznik długu publicznego. Ja z racji na wiek swój miałem okazję nie tylko podziwiać, tutaj mówię z pełnym szacunkiem, podziwiać brawurowy sposób, w jaki sprawy reformy zostały wprowadzone przez ekipę, w której pan profesor uczestniczył, ale również miałem okazję zobaczyć, jak wyglądało nasze gospodarstwo domowe przed tymi reformami, po reformach, ale jeszcze wcześniej. Pamiętam takie relacje, jak to dług publiczny postanowiono liczyć Ronaldowi Reaganowi, taki licznik powstał gdzieś tam na Manhattanie i on ostentacyjnie, lekceważąco się wypowiadał na ten temat, że tam nie jest już tutaj nie chcę dodać, żeby nie pomylić się, że to go nic nie obchodzi, bo gospodarka rzeczywiście w tym czasie amerykańska bardzo dobrze funkcjonowała. Teraz, czy istnieją kraje, w których dług publiczny nie jest zerowy? Mam takie pytanie. Czy istnieją gospodarki, które mogą funkcjonować bez bankructwa? Pierwsze, proszę Państwa, moją reakcję nie należy traktować drażliwością osobistą na pierwszą część, tylko w tym, że ja uważam, że powinna być autentyczna debata. Debata to jest adresem, to jest rzeczowa, łącznie z krytyką. Nie należy mylić, ja nie mówię, nie przypisuję to Panu, tylko nie należy, że nie każda wymiana komunikatu czy przekazu jest debatą, jeżeli słowo debata ma cokolwiek znaczyć. Ja się spotykam z takimi twierdzeniami, że naczelny minister Boni chyba pisze, że tu są ekstrema. A są ekstremiści z jednej strony, z drugiej strony, a my jesteśmy złotym środkiem. To jest pospolity wtedy. Jak my robimy, definiujemy sobie wygodny złoty środek, a i przez to definiujemy tych innych po bokach jako ekstremistów. To nie jest merytoryczna debata. Merytoryczna debata to się odniesienie się do dowodów i argumentów oponentów. Tu nie chodzi o to, żeby się spotykać z powszechną zgodą, tylko o to, żeby wreszcie móc mieć taką debatę, której do tej pory moim zdaniem nie ma. Bo jeżeli chodzi o ekstremista, przez to, że się spójemy w tym środku, nie żadną debatę. I ja nie bez kozery polecam tą małą książeczkę, bo tam można znaleźć 30 różnych pytów. No, nie takich niemerytorycznych, które zastosowanie ma dać wrażenie u słuchaczy, może się zwyciężyło. No tylko na zwycięstwo. Wyruszone dla sprawy. To jest wstęp. Drugi. To, co miał okazję zrobić, a raczej ta organizacja pozarządowa Forum Europejskiego Rozwoju, nie jest odkryciem Ameryki, ale wykorzystaniem doświadczeń Ameryki. To jeszcze populistycznie wykorzystanie przez ówczesną opozycję doszli do władzy. Czy ma pan pomysł, jak to przełożyć? Natychmiast wypowiem cudowną pomówkę i będzie dobrze. Pomysł jest taki, że zaczęło mobilizować ludzi, to jest, nie ma gwarancji sukcesu, ale bez tego zła polityka będzie zwyciężona, trzeba to powiedzieć. Taka jest tak. Albo się zmobilizuje zamiast kryzysu, i pewne rzeczy się przeprowadzi, czasami się udaje,
ale proszę nie liczyć na to, że jest gwarancja sukcesu w każdym przypadku. Dlaczego? Dlatego, że siły przeciwstawne nie oceniają ich w kategoriach moralnych. Każdy wolny społeczeństwo jest słabe, z linii roszczeniowymi zawsze działają. Stanach Zjednoczonych też. Takie to są siły, no, na przykład tacy generalni, którzy chcą rozdać państwo. Pod względem wydatków. No i jeżeli tylko jest perspektywa zbudowania pieniędzy bez pracy, to zawsze się, jeżeli się tą perspektywę zwiększa przez obietnicę, to zawsze to jest mobilizacja tych sił. Panie profesorze, zacznijmy od tego. Dlaczego OFE nie mogły być dobrowolne? To jest pytanie, ale to jest troszkę zupełnie. Rzecz następna. Gentlemani rozmawiają o pieniądzach, ale znalazłem wyliczenia, z których wynika, że rocznie od 10 lat wynosi 15 miliardów złotych. To, co pobrało sobie OFE,